Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Standardowo jak co tydzień omówienie kolejnego i tym razem ostatniego odcinka Kenobiego. I jest znowu ze mną Adi, witam cię. Hello there. General Kenobi. Znaczy, Kenobi. Mówię stety i niestety, ponieważ no jest to ostatni odcinek, na który najbardziej wyczekiwaliśmy ze wszystkich odcinków. Ale też niestety, no bo jest to ostatni odcinek. A nam się akurat sobie podobał. A więc tak też trochę szkoda, że już się kończy. Ale zdecydowanie możemy powiedzieć, że zakończył się w bardzo dobry sposób. No i o tym właśnie pogadamy. Coś jeszcze, Adi, chcesz dodać na wstępie? Chyba na razie nie ma co. No to przejdźmy do rzeczy. Okej, na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest to drugi najdłuższy odcinek Kenobiego. Najdłuższy był pierwszy, 56 minut, a ten ma 51. To oznacza, że naprawdę dużo rzeczy się w tym odcinku dzieje. W sensie jak zobaczyłem, ile on trwa, to już tak od razu mówię, nie no, tu się będzie działo dużo rzeczy. Zresztą w finałach zawsze się dużo rzeczy dzieje, to jest normalna kolej rzeczy. No więc w takim razie, co tam się dzieje? Zacznijmy od początku. Odcinek zaczyna się w momencie, kiedy Riva zjawia się na Tatooine. I właśnie, z Rivą. Pamiętasz, Adi, jak się skończył piąty odcinek? Co tam było z Rivą? No tak, padła i odczytała tą wiadomość. Tak, od Bejo Organy, którą Kenobi dostał na swój komunikator. No i ona się tam dowiedziała wtedy o Luku. O Luku na Tatooine i tak dalej. Tylko, że ja miałem problem taki z piątym odcinkiem wtedy i zakończeniem Rivy, że ja nie wiedziałem, czy ona przeżyje, czy nie przeżyje. To było takie, to ona, nie wiem, to Vader ją zabił, czy nie? Jak to działa? To mi się przypomniał ten Wielki Inkwizytor i jego przebicie w drugim odcinku, że jednak finalnie żyje. No właśnie, to takie, wiesz, to takie właśnie było zmieszanie strasznie, nie? Że on żyje, ona umiera i czy umrze, czy nie? I tak, wiesz, strasznie dużo wiedziało. No właśnie. No ale finalnie się okazało, że jednak żyje i udało się na Tatooine, żeby znaleźć Luka i wymierzyć sprawiedliwość. Znaczy, zemścić się na Vaderze. Że Vader zabił młodzików, to ona teraz zabije Luka. Akurat nie jest to jakoś tak bardzo interesujące. Nas zdecydowanie bardziej interesuje ta druga część odcinka, mianowicie Kenobi oraz pojedynek w końcu. Nasz wyczekany Adi, ile myśmy na ten pojedynek czekali przecież. No, dość długo, ale przynajmniej był fajny, a o tym też powiemy zaraz. Tak jest. Zanim do pojedynku, to jak do tego w ogóle doszło? Więc tak, pod koniec piątego odcinka ścieżka była ścigana przez Vadera i Wielkiego Inkwizytora. No i ten pościg w ogóle widzimy faktycznie. Widzimy tam, jak niszczyciel któryś goni ten ich statek. Tak, właśnie to było zaraz po scenie nad Tatooine z Rivą. Tak, był początek tego wątku Rivy, gdzie ona tam po prostu powiedziała, że szuka Owena Larsa, a zaraz potem był pościg. No i Kenobi uznał, że będzie bohaterem, znaczy w sumie jest bohaterem, ale będzie jeszcze bardziej i po prostu odciągnie uwagę Vadera od nich. Oni sobie tam polecą, a on będzie mógł sobie tam Vadera wyciągnąć i się z nim zmierzyć. I tu jest co w ogóle ważne, bo tam Kenobi w pewnym momencie gada z tym dowódcą. Ja nigdy nie pamiętam, jak ten dowódca ma na imię. Jakoś nie umiem wspamiętać imion tych niektórych postaci. Jak ten Fałszywy Jedi też na imię ma, też nie pamiętam. A, też nie. Hadża. Tak, on to jest Hadża, ale tego dowódcy nie pamiętam. Ja też nie pamiętam tego dowódcy. No i tam on z tym dowódcą gada i tam ten dowódca zwraca uwagę na to, że w ogóle to Obi-Wan chce się zmierzyć z Vaderem. Nie, że po prostu chce im pomóc, ale też chce się z nim zmierzyć. Więc to też jest istotne. No jednak ten pojedynek to jest takie naprawdę, to jest taki ważny moment po prostu. Nie tylko pod względem samego wyglądu pojedynku, ale też i tego, co tam się w nim wydarzyło. A zresztą zaraz o tym powiemy. No i dobra, Kenobi wsiada w kapsułę, ściąga Vadera tam w swoim kierunku, ścieżka się odratuje i lądują na jakiejś kamienistej planecie. W ogóle nie wiem, czy ty, Adi, ale ja cały czas miałem takie, kurde, żeby ten pojedynek odbył się na Mustafar, to byłoby takie piękne. Nie wiem czemu. Tak. Ale chciałem, żeby ten pojedynek odbył się na Mustafar. Też tak właśnie myślałem przez chwilę, jak zacząłem oglądać rano, ale też trochę się bałem, jak zobaczyłem, że Vader ląduje i tam jest strasznie ciemno. Bałem się, że ta walka będzie w takiej ciemności, że będzie mało co widać, ale nie było. Nie, nie było. I wydaje mi się, że dobór planety był taki, no jest to jakaś po prostu zwykła planeta, ale szczerze mówiąc, to jest fajne miejsce na taki pojedynek. Taka kamienista planeta, pusta, nic się nie dzieje, to tak klimatycznie bardzo ta walka miała miejsce. Mogło być źle, ale nie wyszło, bo zadbali o to, żeby to dobrze wyglądało. I moim zdaniem wyglądało szczerze. Te rzucanie kamieniami, te tak jest. Scenografia, mimo że to były puste kamienie, to moim zdaniem wyglądało dobrze, bo tam wiesz, te światła mieczy, jakaś tak stonowana zieleń tam bardzo gdzieś, wiesz, tego. Bo te kryształy były, tam były też chyba kryształy, jak się nie mylę, poza kamieniami gdzieś. Albo mi się nie, wydaje. Chyba nie było, chyba były same kamienie tylko. Może tak być, no bo nie wiem, jakoś takie mam teraz w głowie przebitki zieleni lekkiej, ale to... To chyba tylko światła trochę, ogólnie kolorystyki tej planety. No,
Była zieleń i czerń. O właśnie. No, dobra. I przejdźmy już do samego pojedynku, już nie pod względem estetycznym, tylko jego samego, jak się odbywa. Ja go sobie podzieliłem na 4 części, bo no mieliśmy tam, tu był pojedynek, Riva, pojedynek Riva. Więc teraz tak podzieliłem pojedynek na 4 części. Więc dobra, zacząłem się od pierwszej części, gdzie no po prostu jest zwykła wymiana ciosów. I tu już jest super, bo odnosząc się do odcinka trzeciego, w ogóle, który my też omawialiśmy, to jest niezłe. Mamy porównanie już na samym początku, jak wyglądał pojedynek w odcinku trzecim, a jak wyglądał pojedynek w odcinku szóstym. Na samym początku, kiedy to jeszcze nie jest aż tak taki potężny pojedynek, nie jest takim po prostu najbardziej epickim momencie, ale widać, że Kenobi już faktycznie te siły odzyskał i lepiej walczy. Już w pierwszej części to było widać. Nawet sam Vader mu to. Tak, ale dopiero później. Ja mówię o pierwszej części pojedynku. W drugiej części właśnie mu to powiedział faktycznie. Chociaż mimo wszystko w drugiej części Kenobi był nieco w defensywie. A gdzieś tam też jakieś tam mocy sobie trochę używali. Tam pamiętam, że na pewno Kenobi chciał zrzucić wielką skałę na Vadera. Vader ją odepchnął. Jeszcze jakieś tam inne użycie mocy było. Już nie pamiętam dokładnie jakie. Aż w końcu, no właśnie tu Vader powiedział, że Kenobi odzyskał moc, a Dai jest słaby. I co zrobił? I zrobił zasypanie Kenobiego kamieniami. Używając mocy high groundu. Tak, właśnie teraz przed omawianiem tak mi Adi przypomniał, że szczerze mówiąc wtedy Vader miał moc high groundu. Nawet jest taki ładny kadr. Vader stoi nad tą przepaścią, nad tą dziurą, w której Kenobi wylądował, którą stworzył Vader sam osobiście zresztą. Pamiętasz takie ujęcie było? Pamiętasz? Czy nie? Tak, pamiętam. No to tam faktycznie było widać poniekąd taki high ground. No jeszcze. Właśnie do tego się odnosiłem, bo wiesz, ten taki Anakin patrzący się w dół, Piotr z tej roli. No, w sumie to tak. Mi się teraz też przypomina taki mem z trzeciego odcinka, gdzie właśnie tam Kenobi uciekał w te góry i tam się śmiali, że on chciał wykorzystać high ground. Tak, jak najszybciej zdobyć wyższą pozycję. Nie wiem, czy ci nie uciało teraz, ale chciałeś powiedzieć wyższą pozycję na pewno. Okej, część druga skończyła się na tym, że Vader zasypał Kenobiego i wydawało się, że Kenobi jest martwy i Vader sobie idzie. W ogóle on tak strasznie się wlekł, jak na niego mi się wydaje. No troszeczkę, ale to jednak wiesz, zawsze tam jakby między tymi ich walkami zawsze był, mam wrażenie, jakiś taki wolniejszy styl, nie? Niż na przykład w Zemście Sithów na Mustafar. Tak, no ogólnie choćby spojrzeć na samą walkę, ich pojedynek na Gwieździe Śmieci. Że to jest tak powolne, no tak. Ale to tak miało być ogólnie. To wiemy, że tak miało być. W ogóle tak jeszcze w kwestii tu zastrzeżeń do części drugiej, mam wrażenie, że Vader był za mało koksowaty. W sensie... No trochę, ale to wiesz, mam wrażenie właśnie, że to ma takie jakieś odniesienie do tego, że później widzimy, że Vader jakoś tak opada na siłach. I tak wiem, że trochę wetnę bardzo późną część odcinka, ale tam nawet Palpatine mówił, że jego jeszcze mimo wszystko trochę gubią uczucia do Kenobiego. Jakby wiemy, że Vader jest zawsze taki stanowczy i nie pokazuje uczuć, ale jednak jeszcze gdzieś wiadomo, że to tak gdzieś siedzi, nie? No, nie wiem, no... Widać to było, tak minimalnie, no nie pokazuje tego, ale tam, ja czuję, że to tam jest, prawda, mimo wszystko gdzieś siedzi. No nie ma co się dziwić po prostu tej jego słabości trochę, chociaż właśnie jak tak ten pojedynek był zapowiadany jako taki wielki, to ja miałem po prostu taką, że Vader powinien być jeszcze bardziej koksowaty, ale był na tyle, ile zwykle jest, więc jest to akceptowalne. No tak, plus jeszcze to, że sam aktor, który właśnie gra Vadera, mówił, że Vader jest teraz w momencie, gdzie jest najpotężniejszy, więc też właśnie jakoś tak gdzieś było z tyłu głowy, że on powinien być mimo wszystko trochę potężniejszy. No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. Ale uważam, że jeżeli chodzi o epickość tej walki, to potem Kenobi tutaj zakompensuje. I przejdźmy właśnie do części trzeciej pojedynku. Kenobi jednak przeżył, gdzieś tam się trzyma na resztkach sił, aż nagle w głowie zaczyna mu się przypominać Leia i Luke. Ogólnie, wszystko, co on teraz chce zrobić, gdzieś tam po prostu go natchnęło, że no okej, nie wyszło mu wcześniej z Anakinem, on też przecież się to, o to obwiniał, wiadomo, ale no ma Luka i Leję. Jest przyszłość jeszcze, którą może uczynić lepszą. I to dało mu takiego powera naprawdę, taką wielką moc, no i uwolnił się. I pojedynek poleciał dalej. I teraz to jest naprawdę już super pojedynek, bo już Kenobi jest taki naprawdę ultra koksem. No i tam sobie walczą trochę mieczami, Kenobi już bardziej przechodzi do ataku, aż w końcu wielkie odepchnięcie Vadera, to było takie naprawdę dobre odepchnięcie i chyba najprzyjemniejsza rzecz, jaką zobaczyłem, ta burza kamieni, którą Kenobi zasypał Vadera. No, ale w ogóle jak Vader się bronił tą ręką, to tak wiesz, on tak po prostu szedł przed siebie, te kamienie leciały wprost na niego i tak w ogóle, wiesz, Kenobi tak szedł do przodu bez żadnego zachwahania. No... Niszczenie Vadera.
Tak, dosłownie. Dosłownie niszczenie. I to w części trzeciej było takie, a w części czwartej to już w ogóle. Część czwarta. No, gdzieś tam jeszcze sobie nawalają mieczami. Tam Kenobi już w ogóle do zbroi Vadera dotarł z przebiciem obrony Mrocznego Lorda. Że normalnie go bił po zbroi. I tam był no też... No właśnie, ja mam do tego się odnieść. Okej, no to mów. Że jakby, jak już widziałem, że Vader strasznie dużo obrywa w porównaniu do, wiesz, wcześniejszych pojedynków, jak i ogólnie wcześniejszych części tego pojedynku, tej pierwszej i drugiej, to on jeszcze jakby... Nie, jak to powiedzieć? Czekaj, nie, bo zagubiłem. Trzymał gardę, chyba chciałeś powiedzieć. Nie. Bo jeszcze w pierwszej i drugiej części to Vader jednak był tym mocniejszym, a już tak, wiesz, w momencie, gdzie tracił siły, między trzecią a czwartą częścią, tak już widzimy, że on częstotliwość uderzeń Kenobiego w Vadera jest tak wielka i, wiesz, to niszczenie zbroi i tej maski, no to już wiedziałem, że zaraz będzie jakiś dialog. Najważniejszy moment właśnie, zniszczenie maski. Bo tam jeszcze, przepraszam ci, teraz szedłem w słowo, bo tam jeszcze, zanim maska, to w ogóle tam jeszcze Vader dostał znowu po swoim panelu i był ten jego oddech. Ten taki oddech uszkodzony, ten, który był w epizodzie szóstym, podczas pojedynku z Luke'iem, kiedy Luke mu rękę odciął. No, to takie właśnie też połączenie. I a propos połączeń, jeżeli ktoś oglądał Gwiezdne Wojny Rebels, ten serial, to... Nie przeszliśmy jeszcze do sceny z maską. Jeszcze nie powiedziałem nic. Teraz właśnie chciałem powiedzieć, i że najważniejsze, scena bez maski, kiedy Kenobi dosłownie rzuca się na Vadera i rozcina mu maskę. No. I teraz możesz już zacząć mówić o rebeliantach. No to jak już mogę, to jeżeli ktoś może skojarzyć sobie taki odcinek z Gwiezdnej Wojny Rebels, tam właśnie było takie połączenie dosyć, jak walczył z Ahsoką Vader, to miał uszkodzoną część maski, tylko że wtedy to była część prawa, jak się nie mylę. I to właśnie jak tak sobie połączyć te dwa ujęcia, to jest tak bardzo podobne, że naprawdę to niesamowicie wygląda. Ale myślę, że mimo wszystko to jak live action, jak to się dzieje na żywo, to wygląda trzy razy jakoś tak bardziej epicko, nie wiem. Zdecydowanie tak. I w ogóle ta scena w Rebeliantach to była taka też krótka tam chwila rozmowy. Ta tutaj ma też o wiele większe znaczenie. Zwłaszcza, tak, że tu dosłownie przez chwilę widzimy Anakina. Zresztą w ogóle przejdźmy do omówienia tej sceny już konkretnie. Okej, rozcięta maska, widzimy kawałek twarzy Vadera lub Anakina. Tam głównie widzimy jego oko, tam no, ogólnie policzek i nawet przez chwilę też usta widać. To też fajnie mi się podoba, że te usta jednak widać czasami, widać jak on mówi. No i mówi, że tam jest tyle zostało z Anakina. Kenobi taki ucieszony, że Anakin faktycznie żyje i w końcu słowa Vadera, że Kenobi zbyt wysoko się ceni, nie ty zabiłeś Anakina, ja to zrobiłem. No po prostu jak ja to usłyszałem, to tak, po prostu... W ogóle piękne było to, że głos Vadera i Anakina się tak przebijał pięknie, wiesz, ten oryginalny dubbingowy jego głos. Tak. Wiesz, ten jakby spoza maski, nie? Bo ta maska jednak trochę moduluje jego głos. To było tak piękne, jak te dwa głosy się przebijały. Poczułem taką lekką nostalgię. Tak. Brakowało mi właśnie w Rebeliantach takiego czegoś, bo tam był tylko lekko uszkodzony głos z modulatora, jako głos Anakina. I tyle. A tutaj dostaliśmy taką, wiesz, takie jakby takie przebijanie się tego głosu, jakby tam Anakin był uwięziony po prostu. Tak wspaniale to brzmiało. Dosłownie tak, to jest jakby Anakin był uwięziony w zbroi i jest Vader. Vader więzi Anakina poniekąd. To było super. No i wszystko pięknie, tylko na samym końcu. Okej, Kenobi powiedział, żegnaj Darth. I jednej rzeczy, której nie rozumiem, może ty rozumiesz, dlaczego on go zostawił żywego? No, ty byś zabił swojego przyjaciela. No niby... Nie, Anakin nie żyje. Kenobi sam to przyznał. Wiem, o sobie zdał sprawę, że on nie żyje. Że ten Anakin zniknął na zawsze, ale jednak wiesz co, jak widzisz... Nie wiem, przynajmniej dla mnie, tak? Jak widzisz postać swojego dawnego przyjaciela, że ty wiesz, że to był on, nawet jeżeli wiesz, że to był on. Po prostu nie wiem, jak to ubrać słowa. Jeżeli wiesz, że to był twój przyjaciel, mi też byłoby ciężko cokolwiek z nim zrobić. Jakbym wiedział, że ta osoba to nie jest już ta sama osoba z charakteru, ale ciałem, no to ciężko by było. Ja nie wiem, Vader jest zły. On bardzo dużo zniszczenia przyniósł i... Nie powinien być żywy. I Kenobi zdało sobie z tego sprawę, że Vader jest ogromnym zagrożeniem dla galaktyki. I nie powinien zostać przy życiu. Tak, ale no jednak wiesz, zabicie swojego, no nie wiem, no to nie, to już wiem, że to już nie jest jego przyjaciel, ale no wiesz, tam gdzieś jednak z tyłu głowy zawsze lata to, nie? Że to jednak była osoba, z którą od dziecka uczyłeś, spędzałeś czas i kochałeś, no to wiesz. Tylko, że nawet nie było widać czegoś takiego, takiej jakiejś wątpliwości przed zabiciem. On go po prostu jakby olał. Zostawił go na tej planecie i zaposzedł.
Nie wiem, to jeżeli chodzi o to, to nie, naprawdę nie mam pojęcia, ale no tak z mojej perspektywy, no to tak to mogło wyglądać. Nie? Myślę, że jak będziemy sobie za jakiś czas podchodzić do jakiejś analizy takiej już spokojniejszej, nie zaraz po obejrzeniu, to myślę, że coś tam, jakaś teoria powstanie, albo w ogóle jakaś teoria pojawi się w internecie niedługo też zapewne. Właśnie można ją omówić. Właśnie. Dobra, to przejdźmy na szybko do Rivy, bo tutaj naprawdę nie było co omawiać tego całego pościgu, bo on był po prostu był taki zwyczajny, a sama końcówka, najważniejsza. Przemiana Rivy. Kiedy ona podchodzi do Luke'a już, żeby go móc zabić i widzi siebie. W sensie, ja powiem tak, wiadomo było, że Luke nie może zginąć, no bo musi żyć, żeby być w oryginalnej trilogii, prawda? A już tak nie patrząc na kwestię tego, że on musi być, tylko na, już powiedzmy, no załóżmy, że on mógłby umrzeć, nie? Że jest taka możliwość, jest taka furtka. Czy Riva byłaby go w stanie zabić? No wiadomo było, że nie. Wiadomo było, że się w nim to obudzi. To było wiadomo już od poprzedniego odcinka. Ja szczerze wiedziałem, to jakby to nawet, nie wiem, nie chcę mówić, ale no nawet osoba, która w tym nie siedzi, albo widziała tylko trzeci, czwarty i piąty odcinek, myślę, że nawet by się domyśliła, że no ona go po prostu nie zabije, no jednak wiesz, te rany z dzieciństwa, to, że sama takie coś przeżyła, no to myślę, że to po prostu wyklucza od razu możliwość tego, żeby go zabiła. No i plus to, że jest w oryginalnej trylogii, tak? Żadna tak, szkoda. Ale mówię, nie odnosimy się do tego. W sytuacji, gdyby była możliwość, no to no Riva by tego nie zrobiła po prostu. I to nawet, wiesz co, nie trzeci. To wystarczy piąty. Sam piąty wystarczy. W sumie tak. Coś w piątym stała zraniona wtedy i wiedzieliśmy, że to ona była tym młodzikiem. Tak, bo zwierzyła się Kenobiemu wtedy z tego wszystkiego. Tak. I wtedy się dowiedzieliśmy, kim naprawdę jest. To tylko piąty nawet wystarczy odcinek i już wiadomo. No właśnie. No i dobra, odniosła Luke'a. Ciekawe, co będzie dalej z Rivą. Czy ona po prostu sobie pójdzie, jej nie ma, czy co? Albo... Moja teoria taka mała, że może być tak, że zmieni imię, ogólnie zmieni kim była i zostanie jakąś postacią, którą możemy już znać i zostanie to wytłumaczone. A jeżeli tak, no to jestem bardzo ciekaw, jakby to zostało poprowadzone. I tego właśnie jestem ciekaw, bo mimo tego, że momentami Riva była okej, momentami nie okej, to jednak jest na plus. I ja bym chciał wiedzieć, co będzie z nią dalej. Teraz przejdźmy dalej. Wracamy na Mustafar, Palpatine. Ja zapytam, no i po co ten Palpatine znowu? To jest pytanie, które ja dosłownie w trakcie oglądania. Po co on znowu jest? Ale później jak zobaczyłem po co, to już wiem po co. Czy się rozumiem po co. No bo dobra, co tam mamy z Palpatinem? Palpatine, no Vader dzwoni do Palpatina pogadać. W ogóle Palpatine świetnie wygląda. Bo to jest też w ogóle chyba tak, to jest pierwszy raz, kiedy widzimy Palpatina z okresu no, prawie oryginalnej trylogii, ale no w naszych czasach, nie? To pierwszy raz go tak widzimy, bo no tam Palpatine z prequeli to też trochę inaczej wyglądał. Potem widzieliśmy Palpatina z sequeli, a teraz dopiero Palpatina z prequeli w naszych czasach obecnych. I on naprawdę dobrze wygląda. No i teraz przynajmniej jakoś tak mi się wydaje, że przynajmniej teraz widzimy jego twarz, bo zawsze wiesz, ten zakapturzony mnich taki był, a teraz zakapturzony widzimy mnich. Bardziej od przodu, od profilu, nie? No to i tak było, bo wiadomo, że to Palpatine, gdyby miał kaptur bardziej zakryty. No tak, ale sam fakt, nie, że widzimy go teraz z innej perspektywy trochę. No właśnie. No ale w każdym razie, wychodzi obsesja Vadera na punkcie Kenobiego, jak najbardziej słuszna, no jakby... Dlaczego miałby nie mieć obsesji na punkcie znalezienia go i pozbycia się go? To jest jak najbardziej normalna rzecz. No tak. I Palpatine tutaj jako już... Kurde, aż przyznam rację Palpatinowi, że ta obsesja Vadera właśnie tak jak sam powiedziałeś wcześniej, już wcześniej napomknąłeś o tym, co tu chcemy powiedzieć, że Palpatine przyznał, że Vadera osłabia ta obsesja na punkcie Kenobiego, no bo gdzieś tam go trzyma przy przeszłości i skupia się tylko na tym. I że to powinien o tym zapomnieć. Nawet w retrospekcjach, jak widzimy, jak Obi-Wan i Anakin, jeszcze z czasów to było chyba ataku klonów, jakoś tak między tym a Zemstą Sithów, trenowali i Obi-Wan powiedział do niego, że Anakina może gubić to, że on bardzo na siłę chce coś udowodnić. I myślę, że właśnie, że to się pokrywa z tym, co mówi Palpatine, że ta obsesja na punkcie Kenobiego go trochę gubi. I to się właśnie tak łączy trochę, nie? Że on chce tak bardzo udowodnić, że on go zniszczy. Że on jest lepszy, że jest silniejszy i to właśnie go też zgubiło, mi się wydaje, w pojedynku. Możliwe, że tak jest. Ja nie odczułem takiego wrażenia, ale możesz mieć rację. No więc jak zostaje zamknięty wątek poszukiwania Kenobiego? Po prostu Vader musi zrozumieć, że nie ma co go szukać, bo jest to niepotrzebne i tyle. Tylko to jest też takie trochę dziwne zamknięcie moim zdaniem. W sensie ja chciałbym, żeby to zostało jakoś lepiej wyjaśnione. Nie wiem, moją propozycją cały czas było coś takiego, że po tym pojedynku Vader będzie przekonany, że Kenobi nie żyje. Szczerze, od początku myślałem, że tak się zakończy ten serial. Od pierwszego odcinka myślałem, że może zakończenie będzie takie, ale no jednak nie. Więc to też właśnie po części otwiera nam furtkę na drugi sezon, o czym mówili też sami chyba reżyserowie. Do tym powiemy na samym końcu dopiero. Dobra, co tam jeszcze mieliśmy? Leje w stroju księżyca.
księżniczki, po prostu wielka radość, jak ona jest z kabułą już przypiętą i tych butach, bo to już jest tak naprawdę, jak mówiłem wcześniej, że mamy naszą księżniczkę, tylko młodszą, to teraz już kompletnie. No i ogólnie z Kenobim się pożegnała, podziękowała mu i tak dalej, no wszystko fajnie, spoko. No i co potem? Kenobi już kończy swoją misję pilnowania Luke'a, no bo już nie ma po co i też zrozumiał, że niech sobie tam Luke najpierw żyje jako normalnie dziecko, a dopiero później będzie go szkolił. I, co jest ważne, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, chyba ja ci dopiero zwróciłem na to uwagę, że Kenobi ubrał się w swój stary strój, znaczy podobno swojego starego stroju. Właśnie ja tak, jak, to jeżeli byś mi tego nie powiedział, to szczerze bym tego nie zauważył, bo jakoś tak tego nie odczułem, bo właśnie jak powiedziałeś, on jest podobny, a nie wprost taki sam, ale mi się wydaje, że on po prostu za jasny jest. Tak, no... bo strój Kenobiego z prequel to był właśnie taka żółta szata, tu miał białą, ale to był ten sam styl. Ten sam typ stroju, bo tak to chodzi w tej takiej szacie, takiej ciemnej, takiej trochę innej. Beżowej trochę bardziej. No i w innym stylu, nie? Co najważniejsze chyba trzeba powiedzieć to, pozwól, że ja to powiem. Tak. Mimo, że to twoje uniwersum. Mów. To w momencie, kiedy Obi-Wan, albo inaczej, kiedy Owen jakby po prostu pozwolił Obi-Wanowi przywitać się albo poznać z Luke'iem, to w momencie, kiedy Obi-Wan poszedł do Luke'a, po polsku tego można nie było zrozumieć aż tak, bo to było trochę inaczej powiedziane, ale po angielsku, bo słuchajcie te nasze ikoniczne hello, jak powiedziane do Luke'a. A to oglądałeś po angielsku? Ja po polsku oglądałem. Znaczy, ja też oglądałem po polsku, ale wiesz, jak sobie zmieniłem tak na angielski, aby upewnić się, że on aby na pewno powiedział hello there, no to tam było. Tak nie z taką motywacją, jak to było powiedziane w Zemście Sithów, ale no było czuć taką lekką nostalgię też od tego. Nieźle. No i dobra, no i okej, okay, tu misja się kończy, no więc teraz tylko Kenobi będzie czekał na moment, kiedy Luke będzie już, można będzie go szkolić. Jeszcze scena, która się za chwilę wydarzyła, czyli zobaczenie Qui-Gona już tak normalnie widocznego ducha mocy. Tak, wtedy aż też tak się lekko na sercu zrobiło. Tak. Ja wiedziałem, że to się wydarzy w ostatnim odcinku, choć myślałem, że to się wydarzy na początku ostatniego odcinka, jednak uważam, że więcej sensu ma to, że pojawił się na końcu. To ma więcej sensu. I razem z Obi-Wanem wyruszyli na podróż. Nie Obi-Wanem. Nie. Tu Benem. Już jest dopięta transformacja w Bena. Już jest Benem, moim zdaniem. Po wydarzeniach ostatniego odcinka i tym, co zrozumiał wszystkim, bo jednak przez ten odcinek Ben już zrozumiał, stał się już Benem. I dlatego Qui-Gon przyszedł. No, też. Można tak powiedzieć. Także koniec. Już się kończy odcinek i kończy serial. Okej, okay, zanim przejdziemy do tego, co dalej, jeszcze chciałem powiedzieć, czy uważasz, że to dobrze się spina wszystko, Kenobi z czwartym epizodem? Na świeżo jeszcze chyba aż tak nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale myślę, że szczerze tak. Że to się jakoś tak, mimo tego, że to szło jak szło, że nie za bardzo było można wiedzieć jakby do czego ten serial dąży przez jakiś czas, to myślę, że tu w miarę jest tak jakaś droga Kenobiego do Bena przedstawiona. Nie zawsze to było widać, ale no jednak gdzieś ta postać dążyła i chyba jej się udało dojść, przynajmniej w moim odczuciu. Z tej strony, znaczy jeżeli chodzi o ten aspekt, też tak uważam, nie uważam tak w aspekcie obsesji Vadera. Ja no nie będę tak uważał raczej. No niezbyt to mi się klei z tym, jak Vader się zachowywał w kwestii Kenobiego w epizodzie 4. Ale w kwestii przemiany w Bena zgadzam się. Dobra, no i co? Jako że ostatni odcinek to jeszcze jakieś takie krótkie, ogólne wrażenie by się przydało powiedzieć. Ja nie wiem zbytnio co powiedzieć. Tyle się nagadałem z tobą też trochę i na sam koniec ja po prostu chyba chcę powiedzieć, że ten serial mi się po prostu podobał. I chyba nie mam nic więcej do dodania. To ja chyba powiem w takim razie, że jak już pisałem tam kiedyś w komentarzach pod piątym odcinkiem, to nie kiedyś, jeszcze niedawno, że ja to razy wolę na spokój się rozpisać i powiedzieć, niż mówić na żywca. I tu chyba właśnie tak samo. Ja bardzo dużo pisałem Filipowi na Tenderze o tym serialu i dyskutowaliśmy o tym, o wadach, o zaletach. I myślę, że jedyne, co mi tutaj nie pasowało, to... No nie, szczerze nie potrafię na świeżo tak powiedzieć czegoś, co by nie pasowało. Ja mogę powiedzieć tylko to, co mi pasowało i jako fan jestem chyba usatysfakcjonowany. Jakby wiem, że tu było można dużo dodać, dużo zmienić, mogło być lepiej, ale zawsze może być lepiej. Więc tak z tej perspektywy ja jestem usatysfakcjonowany, mi się finał podobał. Walką jestem bardzo usatysfakcjonowany. Trochę nostalgnąłem, tylko też tej nostalgii nie było za dużo, to było tak idealnie wymierzone. I nie, podobał mi się, jestem naprawdę zadowolony. Dlatego, że właśnie wydaje mi się dobrym pomysłem będzie, ja tak sobie już to myślałem jakiś czas temu, że ja albo wspólnie za jakiś czas, już tak nawet nie tydzień po, tylko może nawet już dopiero w wakacje, jak tak minie powiedzmy miesiąc od zakończenia, zrobimy taką na chłodno analizę całego serialu.
Tak, i tym razem by można się rozpisać i trochę więcej kartki czytać, że tak powiem, bo jednak trzeba, wiesz, mieć pewność. Tak, bo my teraz omawiamy sobie po prostu te odcinki, jak tylko wyjdą, o naszych wrażeniach ogólnie, jak te odcinki wyglądały, a taka chłodna analiza, myślę, będzie też ciekawa, zwłaszcza, że będziemy na to mogli spojrzeć z perspektywy czasu właśnie. Nie omawiać teraz na bieżąco, tylko po jakimś czasie. Jakie ten serial emocje zostawił w nas po jego obejrzeniu, bo jak dobrze wiesz, nam się potrafiło w ciągu tygodnia pomiędzy odcinkami zmienić zdanie, że mieliśmy jedno zdanie o odcinku w jego dzień, a inne później. I na koniec, no jak szczególnie ty? No, pamiętasz tą konwersację, na której nagle... Dobra, tak. Adiemu nagle się parę dni po pomieszczeniu tego odcinka przypomniały, znaczy weszły do głowy wady, które gdzieś tam widział, ale o nich nie umiał wspomnieć. Także ta analiza będzie mi się dobrym pomysłem, ale widzowie, napiszcie w komentarzach, czy taką byście chcieli. No i nasze ulubione pytanie, co dalej? Będzie ten drugi sezon, czy nie? Mi się wydaje, że będzie, szczerze. Mają furtkę otwartą, jak to wykorzystają. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała ta podróż Bena. Czy będzie więcej ducha Qui-Gona, ducha mocy, bo jak on powiedział te słowa, że ruszajmy? Nie wiem, sorry, mogę się mylić, ale tam chyba było... Ruszajmy, tak, powiedział ruszajmy. Tak. To mi się wydaje, że mogłoby być dużo konwersacji jakiejś tego ducha Qui-Gona. Znaczy, może nie dużo, ale jakoś tak dużo rad jakich, nie wiem. Chciałbym to zobaczyć, szczerze, po prostu. Ja mam trochę obawy, że już nie wiedzieliby, co dalej zrobić w drugim sezonie. Że drugi sezon, no, coś tam by jakiś pomysł mieli, ale nie taki wielki, żeby na tym cały sezon zbudować. Więc znaczy, no tak. Mam taką obawę. Byłby bardzo krótki, się wydaje, jak już. Bo to mi się wydaje, że temat został w dużej mierze wyczerpany. Wydaje mi się, że tak. No, co mogliby innego zrobić? No, jakie tutaj z Qui-Gonem rzeczy, no to też tego nie jest na tyle dużo, żeby to po prostu zrobić w kolejny sezon. Ale jeśli wymyślą coś ciekawego, okej. Okay. Że ja mam obawy, że wymyśliliby tylko kawałek, a reszta była taka dopisana trochę na prędce. Taka moja obawa gdzieś z tyłu głowy jest. Tak zawsze jest, więc nie, myślę, że jest furtka otwarta na drugi sezon, ale czego zrobią, to już zostaje... do domysłu. Tak. A jeśli go mają robić, to niech będzie to dobry pomysł. Ja zawsze mówię, że ma być dobry pomysł, to jest podstawa. No i to tyle w takim razie. Omówione wszystkie 6 odcinków. Dziękuję Adi za towarzystwo dzisiaj. Dzisiaj nam wyszło długo, bo ja mam 33 minuty surówki właśnie. Nie wiem, ile tam się utnie. Ale no te pół godziny my się odcinka będzie, także taki... Naprawdę myśmy chcieli teraz, widzowie, ten ostatni odcinek zrobić lepszy, dłuższy też przy okazji, żeby się więcej rozgadać, zwłaszcza też, że ten odcinek był długi, no to dużo kontentu do omówienia, ale ogólnie jakoś tak mieliśmy taką potrzebę, żeby to ostatnie omówienie zrobić tak jakieś po prostu lepsze po prostu. Nie wiem, nie mam innego słowa, lepsze zrobić to ostatnie omówienie. Czy nam wyszło? No to już w waszej ocenie pozostaje. No i... to będzie już na tyle. Jeżeli wam się film spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Adi, dziękuję za towarzystwo. Nie ma za co, mi się bardzo podoba omawianie, naprawdę. Taka dyskusja wspólna, jak tam właśnie ktoś pisał, że... Tak, że lubicie słuchać naszych dyskusji, bo jak ja omawiam sam, to ja po prostu omawiam, a jak z Adim, to sobie podyskutujemy. To tak właśnie jest ciekawi, moim zdaniem. Tak jak pisałem też, ja muszę się jeszcze przyzwyczaić do mówienia takiego, bo ja naprawdę poza, jak tu my kończymy na zawsze nagrywanie, to ja tyle gadam, tak się rozgaduję, a po prostu tutaj, jak mówiłem, oddaję dużą część mówienia Filipowi, ponieważ ja... no wolę nie palnąć czegoś na szybko, bo ja strasznie jestem osobą, która bardzo szybko mówi. Właśnie. I czasami bardzo dużo błędów mi się zdarza. Wyrobisz się i tyle, tak jak ja to powtarzam pod chyba większością właśnie takich komentarzy, że dajcie Adiemu czas, on się wyrobi. No i my się w wakacje będziemy o to dbać, bo będziemy dużo materiałów robić. Ja cały czas mówię o wakacjach, że będzie dużo materiałów. Ja mówię to cały czas, a ja naprawdę chcę dużo materiałów w wakacje. Może się uda. Może już będzie lepiej dzisiaj, bo lepiej mi się rozmawiało zdecydowanie. Mi też. Ładna pogoda, lepszy humor i chęci. Zwłaszcza, że nagrywamy to nie w środku nocy, tylko o jakiejś sensownej porze. O 13.50 dokładnie skończyliśmy teraz. No, także no, zakończmy w takim razie o 13.50. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Yo.